Rozmowa dnia. W naszym studiu gość to rzecznik rządu Beaty Szydło, Rafał Bochenek. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry państwu, witam panie redaktorze. O tym, o czym wczoraj pani premier rozmawiała prawie 2 godziny z prezydentem Andrzejem Dudą? To spotkanie, które wczoraj odbyło się w Pałacu Prezydenckim, było spotkaniem już od jakiegoś czasu zaplanowanym i w związku z tym, że pani premier, jak i również pan prezydent mają bardzo często dość napięty grafik, dość napięty kalendarz, kilkakrotnie było przesuwane i na szczęście wczoraj udało się je uskutecznić, udało się spotkać i w trakcie tego spotkania były omawiane kwestie związane ze zbliżającym się szczytem Rady Europejskiej. To bardzo ważny szczyt, szczyt jubileuszowy, na którym przecież będą omawiane tematy związane z przyszłością Unii Europejskiej i oczywiście to będzie swoiste podsumowanie tych 60 lat funkcjonowania wspólnoty. Długa rozmowa, to znaczy, że są jakieś rozbieżności w tych kwestiach, polityki europejskiej między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią pani premier? Nie, ja myślę, że długa rozmowa, ponieważ ważna rozmowa, tematy ważne, ważkie, które będą frapowały przywódców przez najbliższe dni, a nawet bym powiedział również miesiące, bo przecież ta sprawa nie zostanie rozstrzygnięta co do przyszłości Unii Europejskiej, nie zostanie rozstrzygnięta już na szczycie teraz rzymskim, ale mamy nadzieję, że ta deklaracja, która zostanie mimo wszystko przyjęta, a wciąż jest negocjowana pomiędzy premierami, będzie taką szansą na nowe otwarcie i nadzieją na to, że Unia Europejska powinna się zmieniać i powinna obrócić się w kierunku obywateli. Nie powinna zamykać się tylko i wyłącznie w ścianach brukselskich urzędów. Treść tej deklaracji jest cały czas, jak pan wspomniał, negocjowana, ale wiemy mniej więcej, jakie propozycje leżą na stole i to są propozycje, które będą Polskę zadowalały, bo polska strona podkreślała, że trzeba ponownie negocjować traktaty europejskie, że trzeba zwiększyć rolę parlamentów narodowych, że stop dalszej federalizacji Unii Europejskiej. Czy ta oferta w ogóle uwzględnia te nasze postulaty? Nie. To są oczywiście w jakiś sposób nasze postulaty, natomiast panie redaktorze, bym trochę odwrócił kolejność, ponieważ rzeczywiście kwestia zmiany traktatów jest kwestią tylko i wyłącznie formalną. To, czy będzie konieczność otwarcia traktatów, wyniknie już jakby z treści rozmowy. To jest cel, można powiedzieć, taki najbardziej daleko idący, najbardziej ambitny. Natomiast być może pewne zmiany uda się wprowadzić w Unii Europejskiej bez zmiany traktatów, chociaż wbrew temu, co wiele państw członkowskich Unii Europejskiej mówi, wielu przywódców mówi, że najchętniej by nie ruszali traktatów. I tak przecież będzie to niemożliwe. Są przecież opinie prawne, iż w związku z Brexitem, z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie konieczne wprowadzenie zmian do traktatów, przemodelowanie pewnych przepisów. Przecież jeden z ważnych członków Unii Europejskiej przestanie być jej członkiem już pewnie za 2 lata. Dlatego te zmiany na pewno będą konieczne. Także tak czy inaczej te traktaty będą podlegały zmianie. Natomiast jeśli chodzi o polskie propozycje, one są bardzo jasno wyartykułowane w tak zwanej deklaracji warszawskiej, która została przyjęta na szczycie Grupy Wyszehradzkiej, który jakiś czas temu, kilka tygodni temu odbywał się tutaj właśnie w Warszawie. Tam są bardzo jasne propozycje całej Grupy Wyszehradzkiej dotyczące tego, jak powinna zmieniać się Unia Europejska, że przede wszystkim postuluje rząd polski, jak i również cała Grupa Wyszehradzka, tak jeżeli miałbym to w kilku słowach ująć, co postulujemy to, aby było mniej biurokracji, a więcej demokracji w Unii Europejskiej, aby Unia Europejska wreszcie zajęła się tymi sprawami, którymi powinna, aby wreszcie wróciła do podstawowych swoich zasad subsydiarności, pomocniczości, zwiększenia roli parlamentów narodowych w ramach Rady Europejskiej, aby Komisja Europejska wreszcie pełniła te funkcje traktatowe, funkcje wykonawcze, do których została powołana, a nie prowadziła jakąś własną politykę, która jest bardzo często oderwana od tego, co sugerują jej i co zalecają jej premierzy państw członkowskich Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o to, aby przywrócić państwom członkowskim Unii Europejskiej współodpowiedzialność za procesy, które się dzieją w Unii Europejskiej, żeby urzędnicy w Brukseli nie prowadzili swojej polityki, która kompletnie nie odpowiada zapotrzebowaniom ludzi, którzy mieszkają w państwach członkowskich. Odejdźmy na moment od tych spraw europejskich i zajrzyjmy na polskie podwórko. Pani premier nie powinna się raczej spotkać w pilnym trybie z ministrem obrony Antonim Macierewiczem. No, prezydent Andrzej Duda wydaje się dość nie chcę powiedzieć zmartwiony, ale bardzo zaciekawiony tym, co dzieje się wokół kilku kwestii, między innymi stanowisk atasze wojskowych w kluczowych krajach, jeśli idzie o naszych partnerów, i mówi, że będzie chciał się spotkać, bo wyjaśnienia, które na piśmie otrzymał od ministra Macierewicza, są dla niego niewystarczające. Ja tak czasami, panie redaktorze, jak obserwuję to, co się w ogóle dzieje w mediach i w przestrzeni publicznej, to mam wrażenie, że w niektórych kwestiach to jest rzeczywiście burza w szklance wody.
Pan prezydent jest w nieustannym kontakcie z panem ministrem Antoniem Macierewiczem. Wymieniają się oczywiście pismami, bo tak przecież pracują urzędy. Są dokumenty przesyłane pomiędzy poszczególnymi resortami. W przypadku wielu ustaw w samym rządzie przecież ministrowie też nie zawsze się spotykają, ale często wysyłają do siebie pisma. No, często wysyłają do siebie pisma, ale rzadko kiedy te pisma budzą tyle emocji, co ta ostatnia wymiana zdań. No bo akurat to pismo przedostało się, bo to pismo rzeczywiście przedostało się w ostatnim czasie do mediów i ono dlatego być może jest czymś unikatowym i w ten sposób wielu dziennikarzy do tego podchodzi. Aczkolwiek to jest, bym powiedział, rutynowa korespondencja osób, które ze sobą współpracują, powinny ze sobą współpracować i to robią. Jeżeli ktoś, bo przecież tu takie pojawiają się sugestie, że jest rzekomo jakiś konflikt. Jeżeli i przecież każdy z nas wie doskonale, że jeżeli z kimś się konfliktujemy, z kimś się nie lubimy, to raczej do niego nie piszemy listów, raczej do niego nie wydzwaniamy, raczej nie chcemy się z nim spotykać, a wiemy również, że pan prezydent umówił się już, czy planuje spotkanie z panem ministrem Antonim Macierewiczem, będzie rozmawiał na temat tego, w którym kierunku powinna przebiegać reforma polskiej armii, a te zmiany, które wdraża pan minister Antoni Macierewicz, są zmianami pożądanymi, zmianami oczekiwanymi przez wielu wojskowych. To teraz o takiej maleńkiej zmianie, co do której właśnie nikt nie wie, czy do niej właściwie doszło, czy nie doszło. Jarosław Kaczyński kilkakrotnie publicznie bardzo krytycznie wypowiadał się o Bartłomieju Misiewiczu. Mówił, że to jest wizerunkowe obciążenie dla partii i dla rządu. Udało się panu w ciągu tych paru dni ostatnich w końcu ustalić, czy Bartłomiej Misiewicz jest zatrudniony w tej chwili w Ministerstwie Obrony Narodowej, czy nie jest, bo przyznawał pan parę dni temu na pytanie dziennikarzy, że właściwie pan tego nie wie. Bo w sumie tego nie wiem, panie redaktorze, bo niespecjalnie ta sprawa mnie i pozostałe osoby frapuje. Myślę, że akurat ten temat już jest dawno zakończony i niekoniecznie powinniśmy się na nim skupiać. Są inne osoby, z którymi współpracuję w resorcie obrony narodowej. Być może gdzieś pan Bartłomiej Misiewicz działa, aczkolwiek tak jak powiedziałem to kilka dni temu, tak i teraz powtórzę, nie śledzę kariery poszczególnych osób w rządzie, nie tylko pana Bartłomieja Misiewicza, który bądź co bądź wtedy, kiedy był rzecznikiem prasowym Ministerstwa Obrony, był dobrym rzecznikiem i bardzo dobrze zresztą poinformowanym, jeśli chodzi o sprawy obronności. Natomiast teraz nie śledzę jego działań, nie wiem co robi, nie wiem gdzie pracuje, czy jeszcze pracuje w resorcie obrony. Jeśli idzie o politykę krajową, no to największe emocje dzisiaj w gazetach budzi doniesienie Antoniego Macierewicza do prokuratury. Idzie o sprawę premiera Tuska, oskarżenie m.in. o zdradę dyplomatyczną, o zaniechania w trakcie wyjaśniania katastrofy smoleńskiej. Oto wszystko, co działo się po 10 kwietnia 2010 roku. Różne tytuły. Po Tusku do celu. Na przykład taki też znalazłem polityka ścigany Donald T., co prokuratorzy PiS mogą zrobić Tusk. A premier, była premier Ewa Kopacz mówiła wczoraj wprost, zaczęło się polowanie na Donalda Tuska. Jak zwykle propaganda ze strony Platformy Obywatelskiej. Ja myślę, że to, co robi pan minister Macierewicz, zresztą to jest ewidentne, to wynika z troski o państwo, o interes państwa polskiego. Wynika również z tego, że jako funkcjonariusz publiczny realizuje obowiązki, które nakładają na niego przepisy prawa. I prawo jasno stanowi, iż jeżeli funkcjonariusz publiczny podejmie jakieś informacje na temat tego, co złego mogło się dziać, jeżeli mogło dojść do jakichkolwiek przestępstw, czy ewentualnie działania tutaj w przypadku na szkodę interesu Polski, to powinien o tym zawiadomić właściwe organy. A w związku z tym, szanowni państwo, już od wielu miesięcy wreszcie zaczęła działać podkomisja smoleńska, która stara się rzetelnie, obiektywnie wyjaśnić wszelkie aspekty katastrofy smoleńskiej, to trudno tutaj oczekiwać innych reakcji. No, są zbierane materiały po to, aby wyjaśnić rzetelnie wszelkie okoliczności tej sprawy i dopóki nie będzie oczywiście ostatecznych ustaleń, dopóty ta sprawa nie pozostanie wyjaśniona. Natomiast oczywiście czekamy na efekty pracy również i tej komisji, ale również pojawiają się informacje na temat... Czekamy również na efekty pracy prokuratury, jak tak, rozumiem, tak? Czekamy również oczywiście na efekty pracy prokuratury. Są zebrane dokumenty, z których jednoznacznie wynika, iż błędnym było to, aby przekazywać w całości śledztwo dotyczące katastrofy smoleńskiej w ręce Rosjan. No jednak umówmy się, ale te ustalenia, które zostały poczynione chociażby w raporcie pani Anodiny, czy chociażby te wszelkie działania, które na przestrzeni tych ostatnich lat, czy w bezpośrednio
bezpośrednio zaraz po katastrofie były podejmowane, jednak były obarczone wieloma błędami. Pomylone ciała w trumnach ofiar katastrofy smoleńskiej, brak dostępu chociażby do podstawowych dowodów, wraku czarnych skrzynek albo te czarne skrzynki, kopie rzekome, które dostawaliśmy tutaj w Polsce, przecież były bardzo często wybrakowane. No to jest trochę niepoważne. Poza tym raport Millera, który z punktu widzenia takiego już w szerokim ujęciu, jeśli chodzi o prawo, jest właściwie bez znaczenia, ponieważ de facto raportem obowiązującym jest raport Anodina, a raport Millera i tak jest właściwie jego powieleniem, bo był pisany, co zresztą pan Jerzy Miller bezpośrednio mówił na taśmach prawdy, które przecież dziennikarze publikowali. Raport Millera był pisany pod dyktando rosyjskiej. To był zasadniczy błąd i dlatego to zawiadomienie pan minister Antoni Macierewicz skierował. Jeszcze jedna ważna kwestia. Jak właściwie zinterpretować stanowisko rządu w sprawie zakazu handlu w niedzielę? Bo tu jedne gazety piszą o tym, że rząd opowiada się za zakazem we wszystkie niedziele, inne piszą o tym, że jeszcze się nie wie, za czym właściwie opowiada, że ma z tym problem. W mediach elektronicznych podobny chaos po wypowiedzi ministra Kwiecińskiego wczoraj. Więc jak właściwie jest? Na czym stoimy? Ja chciałbym przede wszystkim zwrócić, szanowni państwo, uwagę na to, iż Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie wyborczym miało postulat taki, aby ograniczyć handel w niedzielę. I rzeczywiście... No i teraz mamy konkretną propozycję. Dokładnie tak. Jest projekt obywatelski, wsłuchujemy się w głos obywateli. Niedzielę. Ten projekt rzeczywiście został przeanalizowany przez polski rząd i również wczoraj na posiedzeniu Rady Ministrów. Rada Ministrów przyjęła stanowisko dotyczące tego projektu ustawy obywatelskiego. Jest to pozytywna rekomendacja, aby oczywiście nadal pracować nad tą ustawą, aczkolwiek są pewne zastrzeżenia i uwagi co do tego projektu i te uwagi również zostały w tym projekcie wyrażone. One dotyczą przede wszystkim zakazu handlu w niedzielę. Czy ten zakaz, powinien obejmować handel online, czy powinien obejmować automaty vendingowe. No, ale nie to budzi największe emocje. Największe emocje budzi to, przeważnie w czy on ma być w każdą, czy w co drugą, czy tylko w pierwszą miesiąca. W stanowisku polskiego rządu, i to jeszcze raz powtórzę, bo to również powiedziałem na wczorajszej konferencji prasowej, absolutnie nie ma informacji co do tego, w ile niedziel ten zakaz w ciągu miesiąca powinien być wprowadzony. Czyli to nie ma takiej informacji. To będzie oczywiście musiało być wypracowane w polskim parlamencie. Zakres podmiotowy i przedmiotowy tej ustawy po prostu musi być już przez posłów wypracowany w parlamencie. Mówił Rafał Bochenek, rzecznik rządu Beaty Szydło, gość Sygnału Dnia w Radiowej Jedynce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 27 po 7. Była to rozmowa dnia.